Największy kraj na świecie skrywa wiele tajemnic. Rosja, dawne imperium carów. Pośrodku lasów Jekaterynburga, miasta na Uralu, znajduje się kaplica. W każdą niedzielę mnisi modlą się tutaj o przebaczenie za zbrodnię, która rzuciła mroczny cień na historię Rosji. Zabójstwo cara Mikołaja II i jego rodziny. W 1917 roku, po 23 latach rządów, car Mikołaj II został zmuszony do abdykacji. Sam miał powiedzieć: „Mój Boże, nie byłem na to gotowy”. Myślę jednak, że już kilka miesięcy wcześniej wiedział, co ma się wydarzyć. Rodzina królewska została aresztowana. W nocy 17 lipca 1918 roku na rozkaz Lenina wyciągnięto ich z łóżek i zabrano do piwnicy. Sądzę, że Rosja była z góry skazana na upadek monarchii. Przeczuwali, co ich czeka. Na ścianie lochu w Jekaterynburgu widniał cytat z Heinricha Heinego w języku niemieckim. Tej nocy Belszazar został zabity przez swoje sługi. Prezydenta zabija się z powodów politycznych, ale nie całą rodzinę. Tak się nie postępuje, a jednak oni to zrobili. Królewskie dynastie, Romanowowie. Imperium Romanowów. Dynastia carów, która rządziła Rosją przez 3 stulecia. Ich niewyobrażalne bogactwo widać do dziś w przepychu ich rezydencji. Wokół potężnej niegdyś dynastii krążą mity i legendy, choć ich los został przypieczętowany ponad 100 lat temu. Przez długi czas był to temat tabu. Nikt o tym nie rozmawiał. Niebezpiecznie było okazywać nadmierne zainteresowanie. Cała sprawa była skazana na zapomnienie. Była to więc tragedia o bardzo długiej historii. Dziś 60 potomków Romanowów żyje rozproszonych po całym świecie. Wielu znalazło schronienie w Paryżu. Jak Ksenia Sfiris, wnuczka ostatniego cara. Siostrze cara wraz z rodziną udało się zbiec. Są potomkami Ksenii, rosyjskiej wielkiej księżnej. Dzięki temu, że moja rodzina dużo podróżowała przed rewolucją, wszędzie mieli posiadłości. Były one pełne bogactw, mebli i obrazów. Po ucieczce do Francji byli w stanie sprzedać wiele z nich i bardzo dobrze żyć. Najmłodsze pokolenie zna przeszłość swoich przodków jedynie z opowieści i z zachowanych zdjęć. Opowiadamy dziewczynkom trochę o historii rodziny. Nie za dużo, stopniowo. Do rosyjskich przodków należą Piotr Wielki, gwiazda rodu, Katarzyna II, zwana Wielką, która w rzeczywistości była Niemką, oraz Mikołaj II,
ostatni car z dynastii Romanowów. Mama wciąż powtarza, że to wszystko jest bardzo ważne. Najbardziej znaczącym z nich był najpewniej Piotr Romanow. Wstąpił na tron w 1682 roku. Chciał wprowadzić swój kraj w erę nowoczesności i po śmierci nazwano go Wielkim. Artysta nadał mu delikatne rysy. To mu schlebiało. Piotr był potężnym mężczyzną, który przy wzroście około 2 metrów nierzadko przerażał swoich rówieśników. Czasami sprawiał też wrażenie dzikiego i niechlujnego. Politycznie również był niesforny. Piotr Wielki odegrał pewną symboliczną rolę, ponieważ próbował zmienić kraj od podstaw, aby mógł stać się on światową potęgą. Był przekonany, że musi to zrobić. Podróżując po Europie Środkowej i Zachodniej w ramach Wielkiego Poselstwa w latach 1697-98, zyskał bardzo głęboki wgląd w to, jak społeczeństwa i państwa funkcjonowały poza Rosją. Podróże kształcą. Piotr wziął sobie to do serca. Podróżował w ukryciu, ale nie sam. Jego świta liczyła ponad 350 towarzyszy, w tym arystokratów, gwardzistów, duchownych, 6 trębaczy, 4 karłów i małpę. Podróżowali przez Królewiec i Berlin do Amsterdamu, do stoczniowego miasta Zaandam. Już następnego dnia po przybyciu pod nazwiskiem Piotr Michajłow dostał pracę jako cieśla w stoczni. Sam przywiózł sobie ubranie robocze i narzędzia. To fantastyczna, szalona i niedorzeczna historia. Było to ogromne przedsięwzięcie, aby wyrwać się elitom i wyjechać do Europy Zachodniej. Chciał zobaczyć, jak żyje się na Zachodzie. Zaangażował się w swego rodzaju szpiegostwo przemysłowe, a także kulturowe. To trochę tak, jakby Chińczycy przyjechali do Europy 10 czy 20 lat temu z aparatem w ręku, a my dziwilibyśmy się, że robią zdjęcia klamek czy włączników światła. Chcieli po prostu uchwycić wszystko wokół siebie. A potem jedziesz do Szanghaju i dociera do ciebie, że robili to dlatego, że chcieli wszystko skopiować. Taki też był Piotr Wielki. Kontynuował podróż, aż dotarł do Londynu, gdzie król przyznał Romanowom zakwaterowanie w pałacu Kensington. Mieszkał, co zabawne, w tej części budynku. Jest to starsza część budynku niż reszta. Przybył tutaj, aby zobaczyć, jak budować okręty, aby mógł zbudować porządną rosyjską flotę. Piotr chciał uczynić z Rosji potęgę morską, a z Rosjan wilki morskie. Piotr Wielki i jego ludzie strasznie dużo pili. Pili brandy z papryką, co wydaje się dość obrzydliwe. Pewnego dnia chciał pojechać do Oksfordu. Gdy tam usłyszano o jego reputacji, nie pozwolono mu przyjechać. Ten człowiek był katastrofą. Nigdy więc nie pojechał do Oksfordu. Z pewnością jednak był tutaj i nauczył się wiele o budowie statków. Z głową pełną pomysłów Piotr powrócił do Moskwy latem 1698 roku. Teraz chciał odbudować całą Rosję, niezwłocznie i radykalnie. Widocznym znakiem tej chęci reform był nakaz pozbycia się brody. Piotr nienawidził tego owłosionego obrazu rosyjskości, wspomnienia minionej epoki. Nakazał ubierać się na modłę niemiecką i francuską. Kazał zbudować swoje wymarzone zabawki na wzór zachodnioeuropejski. 380 okrętów wojennych. Brakowało mu jednego. Morza wolnego od lodu. Właśnie dlatego Piotr prowadził wojnę ze Szwedami, którzy rządzili północno-zachodnim wybrzeżem Bałtyku. Chwilowo. Piotr podbił wschodni kraniec Zatoki Fińskiej i w 1703 roku zbudował tam twierdzę Petersburg, nową stolicę Imperium Carów. P-
Największą ambicją Piotra było przekształcenie Rosjan w Europejczyków. Petersburg był miastem, które reprezentowało wszystko, co europejskie. Chcieliśmy być jak Paryż, jak Londyn. Ale ten model był przeciwieństwem drugiego modelu, Rosji czasów Iwana Groźnego. I to właśnie te dwie perspektywy zajmowały każdego rosyjskiego władcę od czasów Piotra Wielkiego. Ci, którzy śledzą aktualną politykę rosyjską, będą w stanie dostrzec podobieństwa do dawnych czasów. Kreml, niegdyś rezydencja carów, jest dziś siedzibą prezydenta Putina. Rosja czerpie wpływy z tradycji Romanowów również w swoich symbolach. Od 1993 roku flaga jest ponownie biało-niebiesko-czerwona. Pamiątka po wizycie Piotra Wielkiego w Holandii. Putinowi zależy na silnej i wielkiej Rosji, na byciu liczącym się graczem. W tym pragnieniu umocnienia Rosji jako globalnej potęgi można dostrzec podobieństwa do pragnień Piotra Wielkiego. Ale nie jest to świadome powiązanie z jakąkolwiek formą carskiej tradycji, a raczej zainteresowanie wielką narracją tworzącą tożsamość, która dotyczy Rosji jako całości. To dziedzictwo, z którego Rosja jest dziś ponownie dumna. Wspaniała przeszłość, która wciąż inspiruje do rozwoju. Na carskim tronie karierę zrobiła również Niemka. Katarzyna Wielka. To, co osiągnęła dla Rosji, było niezwykłe. Chociaż początkowo nie miała zostać carycą. Pochodziła z rodu Zerbstów. Niewiele osób wie, jak wymawiać słowo Zerbst. Katarzyna pochodziła z małego, zubożałego niemieckiego rodu królewskiego Anhalt-Zerbst. Ale jej los nagle się odmienił. Dzięki mediacjom Fryderyka Wielkiego została poślubiona w 1745 roku Piotrowi, następcy rosyjskiego tronu. Para nie była jednak szczęśliwa. Piotr miał obsesję na punkcie wojska. Był wielbicielem Prus i infantylnym ekscentrykiem, który bawił się zabawkowymi żołnierzykami. Katarzyna zaś czytała Woltera i studiowała prawo. Wkrótce wśród plotek o zdradach, także natury politycznej, ich drogi się rozeszły. Przedstawiciele elit, którzy piastowali wysokie stanowiska, zaczęli dostrzegać, że o wiele łatwiej jest dyskutować o sprawach politycznych z Katarzyną niż z Piotrem i zaczęli ją wspierać. Piotr został carem w 1762 roku. Następnie zagroził Katarzynie rozwodem i zamknięciem w klasztorze. Katarzyna uknęła spisek. Przeciągnęła na swoją stronę wszystkie pułki Gwardii Królewskiej. 6 miesięcy po wstąpieniu na tron Piotr został pozbawiony władzy. Tydzień później już nie żył. Ponadto Katarzyna nie czuła się zbyt bezpiecznie. Najpewniej podczas imprezy z przyjaciółmi zażartowała, że jej mąż jest nudziarzem i dobrze byłoby się go pozbyć. Myśleli, że miała na myśli skrócenie go o głowę, ale on po prostu zszedł jej z drogi. Katarzyna twierdziła, że nie zleciła morderstwa, ani o nim nie wiedziała, choć skorzystała na nim. Przez 34 lata decydowała o losach kraju jako Katarzyna II. Zreformowała rozległe imperium, lecz czyniąc to straciła z oczu swoich poddanych. 100 lat później około 90% rosyjskiej populacji nadal pracowało na wsi, połowa jako chłopi pańszczyźniani. Przez właścicieli ziemskich byli traktowani jak niewolnicy. Nigdy nie poproszono narodu rosyjskiego o wypowiedzenie się na temat monarchii, demokracji czy monarchii konstytucyjnych. Aleksander II zmierzył się z tym problemem. Kazał podpisać dekret o pierwszym małym kroku naprzód, aby ustanowić lokalne organy zarządzania krajem.
auf regionaler Ebene. Aleksander II panował od 1855 roku. Chciał położyć kres uciskowi swojego ludu i wyzwolić imperium od barbarzyństwa. Nawet w połowie XIX wieku wyzysk i despotyzm wciąż były normą. Ludność głodowała. Dziesiątki tysięcy zmarło. Widział potrzebę podążania z duchem czasu. Widział potrzebę zniesienia pańszczyzny i wprowadzenia zasad demokracji oraz instytucji parlamentarnych do rosyjskiego systemu. W 1861 roku Aleksander zniósł system poddaństwa. Zreformował system sądowniczy. Po raz pierwszy w Rosji doszło do zrównoważenia władzy. Na początku swoich rządów wprowadził do debaty koncepcję głasności, jawności politycznej. Oznaczało to wolność poglądów, co doprowadziło do burzy poglądów na temat tego, jak powinna rozwijać się Rosja. Aleksander II, choć był reformatorem, był wówczas postrzegany jako symbol starego systemu. Dla wielu ludzi nie zrobił on wystarczająco dużo. Powstały tajne stowarzyszenia, które za wszystkie problemy kraju obwiniały carów. Jedna z tych grup nazwała się Wolą Ludu. Jej członkowie mieli jeden cel – zabić cara. Przez tygodnie terroryści obserwowali i analizowali każdy ruch władcy. Uderzyli 13 marca 1881 roku. Ochroniarze zostali poważnie ranni. Zginął też jeden z przechodniów. Jednak Aleksander wyszedł z powozu bez szwanku. Chciał pomóc ofiarom. Na jego drodze stanął młody mężczyzna, zaledwie kilka kroków od niego. Wraz ze śmiercią Aleksandra umarły również reformy. Był najlepszym carem, jakiego mieliśmy. Wielkim błędem było więc porzucenie tego, co rozpoczął Aleksander II. Nikt nie chce zmian, ale trzeba podjąć ten wysiłek. Myślę, że Rosja była skazana na upadek monarchii. Wnuk Aleksandra, Mikołaj, musiał zmierzyć się z wyzwaniem wprowadzenia monarchii w XX wiek. Był głową imperium od 1894 roku, 17. carem z dynastii Romanowów. Rządził jako monarcha absolutny, podobnie jak wszyscy jego poprzednicy, ale Mikołaj II nie czuł się komfortowo w swojej roli. Nie był w ogóle typem polityka. Został carem, bo musiał. Od tego momentu wykonywał swoją pracę, ale nie do końca z własnej woli. Nie chciał tego robić. Był też pod presją żony. Robił wszystko, by ją zadowolić. Mikołaj poślubił swoją ukochaną z dzieciństwa Aleksandrę, niemiecką księżniczkę z Heskiej dynastii. Ale Aleksandra nie była lubiana ani na dworze, ani przez społeczeństwo. Wynikało to głównie z faktu, że cesarzowa była anglo-niemiecką księżniczką bez faktycznej wiedzy na temat historii Rosji i wiary prawosławnej. Aleksandra urodziła carowi 4 córki. Siostry Olga, Tatiana, Maria i Anastazja spędzały większość czasu z rodzicami i kuzynostwem. Kuzynostwo bardzo się lubiło. Widywali się regularnie. Mój dziadek ożenił się z siostrzenicą Mikołaja II, więc rodziny były bardzo blisko. Car Mikołaj był świadkiem na ślubie mojego dziadka. Widywali się na przyjęciach i wspólnych wycieczkach. Zapraszali się na urodziny. Prowadzili życie takie jak my wszyscy. W rzeczywistości dzieci miały bardzo normalne życie.
Kinder hatten eigentlich ein ganz normales Leben. Dans votre maison, moi dans la mienne maintenant. Les enfants avaient une vie complètement normale. Gdy w 1904 roku na świat przyszedł wyczekiwany syn, następca tronu Aleksiej, wszystko wydawało się układać. Ale mały carewicz cierpiał na dziedziczną chorobę. Był hemofilikiem. Nawet niewielkie rany zagrażały życiu chłopca. Biedna matka. Kiedy dowiedziała się, że to ona była przyczyną, że przekazała chorobę królowej Wiktorii swojemu synowi, jak mogła sobie to wybaczyć? To zmieniło całe jej życie. Krwawienia wewnętrzne, silne leki. Chłopiec często musiał znosić ogromny ból. Dzień i noc opiekowali się nim strażnicy. Mały chłopiec upadł i zranił się w bok. Doznał krwotoku wewnętrznego, przez co strasznie cierpiał. Lekarze nie mogli znaleźć sposobu, by go uspokoić. Chłopiec powiedział: „Mamo, chcę umrzeć”. Wyobrażamy sobie, co musiała czuć matka, słysząc takie słowa. Zrozpaczona caryca zwróciła się do cudownego uzdrowiciela. Wysłała telegram do Rasputina. Odpowiedź była bardzo prosta. Módl się do Boga i odeślij lekarzy. Zrobiła to i chłopiec zaczął zdrowieć. Rasputin, syberyjski zbawiciel. Jego wpływ był niemal hipnotyczny, zwłaszcza na kobiety. Oczywiście byli zafascynowani obecnością tego jasnookiego człowieka, który nigdy się nie mył, jadł rękami i rzucał kości za siebie oraz mówił w bardzo szorstki sposób. W ich mniemaniu to właśnie musiał być prawdziwy, rdzenny Rosjanin. Mityczny Rasputin. Żadna inna rosyjska postać nie była przedmiotem tak wielu spekulacji w filmach, utworach muzycznych i plotkach. Syn syberyjskiego rolnika z najbiedniejszego regionu, który zrobił karierę jako wędrowny kaznodzieja. Sama caryca widziała w nim Bożego posłańca. Dziś można by pomyśleć, jak mogli paść ofiarą takiego wariata. Oczywiście głównym powodem, dla którego żona cara zaczęła słuchać Rasputina, był fakt, że była ona po prostu bardzo zdesperowaną matką, która szukała pomocy dla syna. Gdy damy dworu zaczęły paplać o Rasputinie, słynnym uzdrowicielu, o którym było głośno w całym Petersburgu, nic dziwnego, że się zainteresowała. To tak, jakby dziś ktoś powiedział: „Nie znasz tego nauczyciela jogi? Wszyscy do niego chodzą”. Spirytualizm był wtedy bardzo modny. Mikołaj pozwolił żonie działać po swojemu. Był wyczulony na potrzeby swojej rodziny, ale nie wyczuwał nastrojów w narodzie. Lekceważył proletariat pracujący w dużych miastach. To nie byli dobrzy, bogobojni chłopi, którzy lubili cara. To byli nowi ludzie nowej Rosji, która zmierzała w kierunku socjalizmu, tak jak wszystkie inne kraje. Nie rozumiał, że wszystko się zmieniło. Pewni siebie Romanowowie rządzili jak zawsze, oderwani od społeczeństwa, w iluzorycznym świecie absolutnych rządów. Nie zwracali uwagi na trudy poddanych. Dwór w Sankt Petersburgu był uważany za jeden z najwspanialszych w swoich czasach, z 15 000 służących. Gdy inni mieli dwie rzeczy, oni mieli ich 10, cokolwiek to było. Mieli ogromną liczbę pałaców i mnóstwo służby, która się nimi zajmowała. Wszystko było jakby podwojone. Sama królowa Wiktoria, patrząc na poczynania cara, miała powiedzieć: „Strasznie ci Rosjanie, zawsze ze wszystkim przesadzają”. Brytyjskim krewnym się to nie podobało. Mimo tego w maju 1913 roku trzej kuzyni spotkali się w Berlinie. Brytyjski król Jerzy V, niemiecki cesarz Wilhelm II i car Rosji Mikołaj II. Świętowali ślub córki cesarza z księciem Brunszwiku. To był ostatni raz, kiedy się widzieli.
Łączyły ich więzy rodzinne, ale byli rywalami politycznymi. Pod pseudonimami Willi i Niki cesarz i car od lat pisali do siebie po angielsku. W 1914 roku, częściowo z powodu ich działań, Europa pogrążyła się w kryzysie. Dopiero gdy było już za późno, przypomnieli sobie o więzach rodzinnych. Wilhelm napisał do swojego kuzyna 29 lipca 1914 roku, że muszą zapobiec tej strasznej wojnie. Trzy dni później rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. Nowoczesna technologia zmieniła ją w masową rzeź. Oprócz strat na frontach, cywile cierpieli głód. Ludność Rosji obwiniała za to cara i jego niemiecką żonę. Od inteligencji i wojska po prostych chłopów wszyscy mówili o carze Mikołaju i jego rodzinie. Miał on skłonność do mistycznych idei i był posłuszny rozkazom swojej żony. Państwem rządziła caryca, która z kolei była kontrolowana przez pewną kamarylę, do której należał podejrzany syberyjski chłop Rasputin. Krążyły o nim niesamowite plotki. Mówiono, że dwór carski jest pod jego urokiem. Arystokraci z kręgów bliskich carowi, Felix i Irina Jusupow, chcieli położyć kres tej sytuacji. Doszli do wniosku, że caryca była całkowicie pod wpływem Rasputina. Kiedy zaczęła ingerować w politykę i zmieniać ministrów, stało się to niebezpieczne. Dlatego mój dziadek i inni postanowili pozbyć się Rasputina. Wieczorem 30 grudnia 1916 roku spiskowcy wykorzystali pretekst, by zwabić Rasputina do pałacu Jusupowa, by raz na zawsze usunąć go z drogi. To zadanie nie należało do najłatwiejszych. Gościowi podano zatrute wino, jednak zamiast umrzeć, zaczął śpiewać. Został postrzelony w plecy, ale zataczał się. Otruty mężczyzna został związany i wrzucony do rzeki. Sprawcy nigdy nie zostali ukarani. Większość ówczesnych ludzi widziała w tym akt patriotyzmu. Mój dziadek ożenił się z siostrzenicą cara, więc car nie mógł wsadzić go do więzienia. Moi dziadkowie zostali wysłani na Krym, co ich uratowało, ponieważ byli daleko od stolicy, gdy wybuchła rewolucja. Sankt Petersburg, marzec 1917 roku. Tysiące ludzi wychodzi na ulice. Chcą chleba i reform. Do demonstrantów dołączają zbuntowane pułki armii cesarskiej. Kilka dni później generałowie naciskają na cara, by ten zrzekł się tronu. Mikołaj II abdykuje 15 marca 1917 roku. Myślę, że miał niezbyt silny charakter, a jeśli połączy się to z postawą „zostałem wyznaczony przez Boga, aby przewodzić mojemu ludowi”, oznacza to dość dużą presję. Tak naprawdę nie był w stanie tego udźwignąć. Można powiedzieć, że był niewłaściwym człowiekiem w niewłaściwym miejscu i niewłaściwym czasie. Po abdykacji rodzina cesarska została początkowo uwięziona w pałacu Aleksandra u bram Petersburga. Ich najbardziej lojalni słudzy nie opuścili ich nawet 5 miesięcy później, kiedy rodzina została przeniesiona do Tobolska na Syberii. Tam córka cara Maria zapisała w swoim dzienniku: „Jesteśmy zdrowi, dużo spacerujemy po gospodarstwie i jeździmy na sankach”. Car wciąż myślał, że w przyszłości, po zakończeniu wojny, będzie mógł przejść na emeryturę wraz z rodziną i prowadzić normalne życie na Krymie. To była iluzja. W wyniku zamachu stanu w listopadzie 1917 roku
Bolszewicy przejęli władzę pod wodzą Lenina. Rozpoczął się czas terroru. Podczas rosyjskiej wojny domowej, w której czerwoni walczyli z białymi, w całym kraju narastała spirala przemocy, którą trudno opisać słowami. Dochodziło do ataków na różne grupy ludności, zabójstw carskich generałów i arystokratów, a wszyscy zwracali się przeciwko sobie. Lenin walczył przeciwko staremu reżimowi. Nienawidził cara. Jego brat próbował zamordować jego ojca i został za to stracony. Sam Lenin został zesłany na Syberię na 3 lata za wydawanie nielegalnej podziemnej gazety. Teraz nadeszła jego godzina. Kazał deportować rodzinę carską do Jekaterynburga na Uralu, 2,5 tysiąca kilometrów na wschód od Sankt Petersburga. Rodzina cara i jej służba zostali umieszczeni w areszcie w domu Ipatiewa. Bolszewicy nazywali go domem specjalnego przeznaczenia. Krótko po północy 17 lipca 1918 roku głośne walenie do drzwi obudziło osobistego lekarza rodziny, doktora Botkina. Rodzina i jej służba zostali zmuszeni do przeniesienia się do piwnicy w obawie przed ostrzałem miasta w nocy. Pół godziny zajęło wszystkim ubranie się i zebranie w piwnicy. Było chłodno, więc założyli ubrania podróżne. Powiedziano im również, że mogą zostać przeniesieni. Po cichu zeszli na dół, a córki i pokojówki trzymały w rękach poduszki, w których ukryta była biżuteria. Tamtej nocy 11 osób zostało zabranych do piwnicy domu Ipatiewa. Komendant Jurowski kazał im ustawić się w rzędzie, tak jak to często robił podczas apeli. Każdego ranka sprawdzał w ten sposób, czy wszyscy są obecni, więc nie wydawało się to niczym niezwykłym. Następnie dowódca powiedział carowi, że rząd postanowił ich rozstrzelać. Rozpętała się dzika strzelanina. Ludzie zaczęli uciekać. To była krwawa rzeź. Masakra trwała kilka minut. Kilka kul odbiło się rykoszetem od biżuterii wszytej w poduszki, ale tej nocy nic nie mogło powstrzymać morderców. Nagle dał się słyszeć głos Anastazji i jej jęki. Okazało się, że wciąż żyła. Na karabinie znajdował się ogromny bagnet i ostatecznie to właśnie nim została zabita. Kiedy wszystko wydawało się skończone, mały carewicz nagle odzyskał przytomność. Przyłożyli mu pistolet do czoła. Tym strzałem cała carska rodzina została zgładzona. W następnych dniach członkowie rodziny Romanowów byli ścigani w całej Rosji. 18 członków dynastii i wiele innych osób z ich kręgu padło ofiarą bolszewików. Usiłowali wymordować tylu, ilu się dało, z wyjątkiem sporej części rodziny przebywającej na Krymie, z linii mojego ojca i dziadka. Król Anglii Jerzy V wysłał okręt wojenny na ratunek prześladowanym, w tym matce cara.
Kiedy wreszcie odpłynęli z Jałty, pojawiła się kolejna łódź pełna cesarskich żołnierzy, którzy byli zabierani do Sewastopola, aby walczyć. Mijając Carycę, śpiewali hymn rosyjskiego imperium, bardzo przejmujący utwór muzyczny. Ten chór rosyjskich głosów musiał robić wrażenie. Cały okręt śpiewał. Był to ostatni raz, kiedy ta pieśń zabrzmiała przed członkiem rodziny cesarskiej. Matka cara, Maria Fiodorowna, nigdy nie poznała losu swojego syna. Nie chciała, żeby ludzie o tym mówili, bo cały czas wierzyła, że to niemożliwe. Może coś się stało. Może to wszystko nieprawda. Mówiąc inaczej, łudziła się. Z tą nadzieją matka cara żyła w Kopenhadze aż do śmierci. Książę Dimitri również znalazł tam schronienie. Wciąż ciężko pojąć, jak coś takiego mogło się w ogóle wydarzyć. Prezydenta zabija się z powodów politycznych, ale nie całą rodzinę. Tak się nie postępuje. A jednak oni to zrobili. Pod rządami Sowietów los rodziny carskiej był utrzymywany w tajemnicy. W 1978 roku geolog Aleksander Avdonin potajemnie rozpoczął poszukiwania. Wiedzieliśmy, że poeta Władimir Majakowski był w Jekaterynburgu w latach 20. i widział sekretne miejsce, w którym znajdowały się kości. Napisał wtedy słynny wiersz Cesarz. Kończy się słowami: droga biegnie przez miejsce, gdzie spoczywa cesarz. Próbowali je spalić i rozpuścić kwasem, ale to nie zadziałało. Postanowili znaleźć lepsze miejsce i tam je pogrzebać. Działo się to bardzo blisko linii kolejowej. Wtedy ktoś wpadł na pomysł, aby podnieść podkłady kolejowe, położyć pod nimi ciała, a następnie jeździć ciężarówką w te i z powrotem, by je zakopać. Potajemne wykopaliska Aleksandra Avdonina trwały rok. W 1979 roku odkrył 3 ludzkie czaszki, dość niebezpieczne znalezisko. Umieściliśmy czaszki razem z ikoną w pudełku. Wykopaliśmy dół i włożyliśmy tam pudełko na noc. Nie powiedzieliśmy o tym ani słowa przez 12 lat. Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego przestano milczeć o losie cara. Na prośbę prezydenta Jelcyna szczątki rodziny carskiej i jej sług zostały ekshumowane w 1991 roku. Analiza DNA szczątków rozwiała wszelkie wątpliwości. Pobraliśmy próbki krwi od członków rodziny, od księcia Dimitrija Romanowa i księcia Mikołaja Romanowa. Nawet od księcia Filipa, męża królowej Elżbiety. Będąc kolejnym krewnym, był jedną z najważniejszych osób w naszym śledztwie. W 1998 roku, podczas oficjalnej ceremonii państwowej w Sankt Petersburgu, złożono szczątki rodziny carskiej i jej służby. Królowa zezwoliła niektórym oficerom udać się na pogrzeb cara w 1998 roku w Petersburgu, w tym dyrygentowi Dud. Gdy trumny były przenoszone z samolotu do karawanów, przygrywał im samotny dudziarz.
Ta melodia, którą grał, była lamentem zatytułowanym Powrót do domu. Staliśmy tam, a z nami był wnuk lekarza, który został zamordowany w Jekaterynburgu. Klęczał tuż przy mnie. Przejeżdżała właśnie trumna jego dziadka. Nagle to historyczne wydarzenie działo się dla nas, dla mnie, dla Rosji. Ten mężczyzna przyjechał zobaczyć powrót do domu swojego dziadka. Ofiary z Jekaterynburga spoczęły w katedrze świętych Piotra i Pawła, symbolu dawnej carskiej stolicy. W obecności ich potomków były prezydent Borys Jelcyn pokłonił się ostatniemu carowi i jego rodzinie. Krwawa rzeź w Jekaterynburgu jest jednym z najbardziej haniebnych momentów w naszej historii, wspomina Jelcyn. Tym pogrzebem chcemy odpokutować winy naszych przodków. Obecność Jelcyna, nieważne czy było to polityczne zagranie czy nie, proszącego w imieniu Rosji o przebaczenie za to, co zrobiono naszej rodzinie, była czymś niezwykłym. Nigdy o tym nie zapomnimy. To był jeden z najtragiczniejszych dni, ale też jeden z najszczęśliwszych, ponieważ teraz spoczywają w pokoju. 90 lat po masakrze godność rodziny carskiej została przywrócona. Uznano ich za ofiary reżimu komunistycznego. Sposób, w jaki dzieje Rosji toczyły się od Romanowów po Lenina, Stalina, a teraz po obecny reżim, stanowi swego rodzaju nieprzerwany ciąg historii. W oczach Rosjan był to proces ewolucyjny. Rosja w ten sposób zrobiła krok naprzód. Przeszli przez to piekło i przetrwali je. Przeszli przez to z dumą, siłą i wytrwałością. W języku rosyjskim mają słowo, które oznacza umiejętność radzenia sobie, przetrwania. Nachodczywiej, czyli taki, który daje sobie radę. Myślę, że to naprawdę godne podziwu. Dziedzictwo carów jest nadal widoczne w niezliczonych miejscach dzisiejszej Rosji. Naród rosyjski zaczyna na nowo odkrywać historię Romanowów, chcąc iść naprzód. Tekst polski Aleksandra Urbańczyk, czytał Maciej Więckowski.